to słowo do mnie przychodzi też i chcę się tym podzielić. Podczas tej modlitwy, podczas tego uwielbienia, że taki jest pomysł Pana Boga, właśnie żeby to nie był taki bezdotykowy taniec, tak jak mówiliśmy sobie, że my się wzajemnie odkrywamy w relacji. Konkretnie też w relacji miłości. Że tak nawiązując do zespołu, no to jest prawda, że nie wszyscy są wokalistami, nie wszyscy są klawiszowcami, nie wszyscy basistami, nie wszyscy gitarzystami. Przy całym szacunku do wszystkich multiinstrumentalistów potrzebujemy siebie nawzajem. Nie? I jakby nie o to chodzi, bo w naszych głowach tak czasami powstaje, tak jak my byśmy mieli być, jeżeli jesteśmy sami i nie poznajemy się w relacji, to powinniśmy być sami doskonali. Tak jakby w nas powinno być wszystko. A to jest nieprawda. Że właśnie Bóg mnie stworzył takiego i takiego, czy taką mnie kocha. Ja taki, taka, jaka jestem mu wystarczający, wystarczająca. Do tego, co On chce uczynić w całym swoim szerokim zamyśle. Nie? Czasami mówimy tak, że jesteśmy dla siebie całym światem, ale bez przesady. Że Pan Bóg daje mi innym też miejsce. Nie? I mówię to dlatego, że ktoś, kto kocha, dopiero to jest w stanie zrozumieć. Że jeżeli patrzymy na siebie bez miłości, to wtedy widzimy braki. Ale jeżeli patrzymy z miłością, to znaczy też w relacji, to wtedy to, co jest w tym drugim, jest wystarczające w połączeniu ze mną. Nie? Może banalne mi przychodzą teraz takie przykłady do głowy, ale no właśnie to, że ja nie lubię obierać ziemniaków, to nie znaczy, że nie będą obrane, jeżeli mam przy sobie kogoś, kto lubi. Czy o to chodzi, żebym ja obierał ziemniaki i to lubił? Nie, chodzi, żeby były obrane. Rozumiecie? Znaczy, to jest banał taki, ale to jest tak, że w tobie, we mnie nie musi być wszystkiego. Tylko to, czego potrzebuje Bóg we mnie w tym świecie. Resztę zrobi innymi, których też kocha i którzy też są wystarczający, kiedy stoją w tym miejscu, na którym mają stać. I tyle. Bo czasami, mówię o tym dlatego, że czasami jest terror w głowie naszej. Że ja jakaś muszę być, czy że ja jakiś muszę być, bo jeżeli taki czy taka nie będę, to będę nie taki. Znaczy, że nie będę się nadawał, nie będę wystarczający. Wystarczający, czy wystarczająco dobra, czy wystarczający, czy wystarczająca do kochania. Nie, z tymi brakami jesteś do kochania. Tak od tego zaczynam, bo jakoś to się zrodziło w tej modlitwie, i jednocześnie niepodobna zrozumieć Słowa Bożego, czytanego, jeżeli nie widzimy, że tu nie musi wszystkiego być we wszystkich. Nie? I Pan Bóg też nam nie jest potrzebny w tym sensie do wszystkiego, tylko do tego, do czego Go teraz potrzebuje. Nie? I On nawet może wszystko umieć, ale nie wszystko musi od razu robić. Znaczy, to jest ta zgoda na jakiś proces, na jakiś rozwój, nie? Jakby, że to jest. I że my jesteśmy częścią tej historii zbawienia. Akurat w tym momencie mamy zrobić to, co do nas należy, a potem przyjdą inni. Tak jak mówi Pascal, że nie, na cmentarze są pełne ludzi niezastąpionych, prawda? Byłeś, istniałeś, zrobiłeś, co mogłeś. Potem przyjdą następni i zrobią swoje. I to jest właściwa perspektywa, prawda? I warto rzeczywiście tak w taki wolniejszy sposób myśleć, że to, co ja mam zrobić, robię, a resztę zostawiam Panu Bogu. Niech dopełnia swoimi sposobami tak, jak chce. I nie wiem, czy już się zorientowaliście, że jesteśmy w drugiej księdze Samuela. Tak? No.
Jeszcze tą godzinę poświęcimy Księdze Samuela, a następne dwie Ewangelii Łukaszowej. Tak, żeby było sprawiedliwie. Żarcik. No tak się zaczyna druga Księga Samuela, że ginie Saul i ginie Jonatan, jego bracia. Że kończy się ta dynastia. Nie, że całkiem, ale jednak mocny to jest akcent. Jonatan ginie, ten, który jest przyjacielem Dawida. Saul ginie w straszny sposób. Śmiercią samobójczą. Że sam, jak widzi, że jest przegrany, rzuca się na własny miecz. Bo najpierw prosi swojego giermka, żeby go zabił, ale giermek też ma szacunek do pomazańca pańskiego. Mówi, że nigdy tego nie zrobi, wtedy Saul popełnia samobójstwo. Ale to, co jest ciekawe w Dawidzie, chociaż był przez Saula, jak wiemy, już ścigany, Saul chciał go zabić, to on po śmierci Saula pisze poemat, wypowiada, my go czytamy jako napisany, ale właśnie nad tymi, którzy byli jego wrogami, ale on kocha. On kocha Saula, on kocha Jonatana, on rzeczywiście daje cały wyraz tego, co jest w jego sercu. To jest wielkość, naprawdę, to co mówiłem na poprzednim wykładzie, wielkość króla Dawida, nie? Że to jest ten, który umie płakać nad swoimi wrogami. Nie? Potem jeszcze to zobaczymy, jak płacze nad swoim synem Absalomem, który też chciał go zabić. Niesamowite jest serce Dawida. Nie? To, co słyszymy właśnie już w Ewangelii, żeby kochać swoich nieprzyjaciół. Nie? Że to Dawid już umie robić. Nie? Jednocześnie też zobaczymy, że to nie jest tak, że on jest taki kochający wszystkich do końca. Dawid przeżywa swój sukces, błogosławieństwo. Udaje mu się to wszystko, co zamierzał. Wygrywa wojny, zdobywa wszystko, co potrzebuje. Łączy Izraela i Judę. Także to wszystko mu się udaje rzeczywiście robić. I można by powiedzieć, że już jest znów na fali. I tak można mieć takie poczucie. Czasami nie wiem, czy macie takie poczucie, może kiedyś mieliście, tak, że jestem na takiej fali, że wszystko mogę. Tak mi się wydaje. Mieliście kiedyś taką sytuację? A, już. I że Bóg mi tak błogosławi i wszyscy są mi życzliwi. Ja tak się odbiłem, tak lecę. I tu jakby takie jest ukłucie. Bo Dawid mówi, tak, my tu żyjemy w pałacach cedrowych, a arka w namiocie. Wydaje się, ale powiedział, jak dobry proboszcz. A słyszy... Nawet prorok właśnie na początku mówi, tak, dobrze myślisz, Dawidzie, dopóki nie pogadał z Panem Bogiem. Nie? No i pogadał, a Pan Bóg mówi, nie ty. No ale jak? Na takiej fali nie ja? To kto? A nie ty. To jest ten moment taki jakby... To jest bardzo ważne w życiu duchowym, żeby nie być tak zaślepionym. Nie? Czasami sami z tego uciekamy, ale to jest bardzo ciekawe. Nie wiem dlaczego, ale teraz mi się to akurat przypomina. Jakoś to mi się zestawia. Jak pyta Jezus Piotra, czy kochasz mnie? Nie? Czy kochasz mnie? Czy kochasz mnie? Czy nie? I tutaj on się odwraca do Jana i mówi, a co z tym będzie? A Bóg mówi, a co cię to obchodzi? Kto zbuduje? No, nie ty.
Czy ci wystarczy taka odpowiedź? Nie ty. Znaczy, że tu rzeczywiście jest ten moment taki, że Bóg widzi, jak Dawid go kocha, jak mu jest posłuszny, ale też widzi, że ma krew na rękach. I dlatego Salomon będzie budował świątynię. Owszem, pozwoli Dawidowi zbierać te wszystkie materiały na budowę świątyni, ale nie Dawid będzie budował. Jakby tutaj warto mieć właśnie to, że ja nie jestem od wszystkiego. To nie znaczy, że jestem złym królem, ale nie od wszystkiego. To nie znaczy, że jestem złym liderem, ale nie od wszystkiego. Nie? To są też, wiecie, takie momenty, to się tak rozeznaje. Teraz coraz częściej jakoś to spotykam. Też wczoraj o tym rozmawialiśmy. Że nie musi być jeden lider. Może być trzech. Dwóch. Tak jak Bóg by chciał. Dlaczego? Dla dobra tych, którzy są nam powierzeni. I czasami dla dobra musi być jeden, a czasami trzech, a czasami dwóch. Czasami jest taki czas, że wspólnota decyduje, nawet demokratycznie, jak czasami u Dominikanów, albo często. Natomiast jakby słuchaj. Słuchaj, kiedy jest na co czas, co mówi Bóg. Jakby to jest ważne. Trudna jeszcze jedna sytuacja, niepodobna w naszych czasach o tym nie powiedzieć. Kiedyś popełniłem taką książkę Ojcowie i córki. Ona się szybko skończyła, chyba się nie podobała wydawnictwu. Dlaczego mogła się nie podobać? Rozmawiamy w tej książce z taką Magdą o biblijnych postaciach ojców wobec córek. I w tej książce tylko jeden ostatni rozdział o Joachimie i Annie jest pozytywny. Wszyscy inni ojcowie zawodzą, biblijni ojcowie. I również jest historia Dawida. Miał córkę, Tamar, nie obronił. Najstarszy syn Amnon zgwałcił swoją siostrę. I reaguje tylko jego brat Absalom. Dawid nie reaguje na to. No jest to takie dojmujące, nie? Zwłaszcza w naszych czasach, no to jest bardzo mocno dotykające. No. Jak widzimy właśnie coraz bardziej, jakby głośniej i dobrze o tym mówimy właśnie, o takiej kobiecej wrażliwości, znaczeniu, miejscu kobiety, jednocześnie krzywdzie, nie? Jakiej kobiety doświadczają na różne sposoby. Nie? I że często ojcowie nie stają na wysokości zadania i nie umieją obronić swoich córek. A potem nawet jak się stanie krzywda, też nie umieją przy nich zostać. Nie? Ja mówię to też, czy ja umiem? Też nie umiem. Ale Dawid też nie umiał. Znaczy nie mówię tego jakby jako usprawiedliwienie, tylko zobaczcie, jest bieda. Nie? Już nie mówiąc o tym, że wcześniej, jak patrzycie na postaci ojców właśnie w Starym Testamencie, że przekazują też swoim córkom to, co najgorsze. Nie tylko to, co najlepsze. Nie? Ale tu bardzo konkretnie to się dzieje i to się przekłada na to, że Absalom zabija, czy każe zabić swojego brata, Amnona, a potem idzie dalej, bo chce przejąć władzę, chce zabić swego ojca Dawida. Nie powiem, że bezpośrednio to wynika z tego, co się stało, że Amnon zgwałcił swoją siostrę, ale to jedno się klei do drugiego. I warto zobaczyć tylko to,
rzadko się o tym mówi. Mówi się o grzechu z Betrzebą, mówi się o tym, że policzył lud. Nie mówi się o to, że nie obronił swojej córki. Wielki król, wspaniały, przy całych zasługach i wielkości, o jakich chciałem powiedzieć, kończąc poprzedni wykład, a jednocześnie to jest też bardzo ważny moment i skaza na życiu Dawida. I dalej już potem widzimy, jak ten Absalom wszczyna rebelię i zmusza ojca do ucieczki. I dalej tak naprawdę dzieje się to, że Dawid po tym wszystkim jest złamanym człowiekiem. Bo owszem, wielkością jego jest płacz, tak jak powiedziałem, nad śmiercią Saula, Jonatana, też nad śmiercią swojego syna Absaloma. Płacze. Nie daje się utulić w bólu. A jednocześnie jest to bardzo trudna sytuacja, bardzo trudna sprawa. Widzimy też tam, jak to się rozgrywa politycznie, jakie są kombinacje, kto właściwie zabija tego Absaloma, dlaczego. No, dramat, tragedia, nie wiem, jak jeszcze to opisać. Bo ktoś musi tego Absaloma popierać, więc nie wszyscy kochają Dawida. Gdyby ktoś nam tak przedstawił choćby tę sytuację, którą przed chwilą powiedziałem, to nie wiem, kto by tu podniósł rękę, że jest za Dawidem. Czy nie wolelibyście Absaloma? Więc to jest bardzo coś konkretnego. Myślę, że my też się z tym zmagamy w różnych sytuacjach naszych rodzinnych, życiowych. Czasami musimy stawać po czyjejś stronie, czasami jakąś opinię wydawać o tym, o innym. Często niestety chyba w tym wszystkim też czujemy się sami bankrutami jakimiś, że tak patrzymy na te nasze rodziny i myślimy, co tu w ogóle z tego będzie. Trochę to jest tak, jak właśnie ten Natanael mówi, czy może być z Nazaretu coś dobrego. Co może być dobrego z tej rodziny, po takich przejściach, po takich doświadczeniach. Jakby tu naprawdę jest dużo się dzieje. Nie? Dużo dobrego, ale też dużo złego. I moglibyśmy powiedzieć, a niech już przeminie to pokolenie, niech już nastanie nowe i może wreszcie się to jakoś poczyści. Nie? No też czasami to też tak mówię, to trochę alternatywnie, w takim sensie, że a, kiedyś to były czasy. Dużo gorsze niż dziś tak naprawdę. W niektórych rzeczach lepsze, a w niektórych gorsze. I te, które będą po nas, w niektórych będą gorsze, a w niektórych lepsze. Nie? Że to idzie jakoś tak. Nie? To jak myślimy zbyt wąsko, to nie myślimy po Bożemu. W dużej mierze dlatego czytamy Słowo Boże, żeby nauczyć się długomyślności. Nie wiem. Zobaczcie, jak popadamy, choćby ostatnio jest taki temat i my temu ulegamy. Nie? Może częściej właśnie w gronach kleryckich to się pojawia, ale nie, to jest dość powszechne w moim przekonaniu. Nie ma powołań, nie ma powołań. Mówi się tak, nie wiem, przeżywacie to jakoś? Troszkę. Nie, ale wiecie, no to jest trochę tak, no nie ma powołań. Ja pamiętam taką rozmowę, tutaj sobie siedzę na służewie, jest nowicjat, prawda, bracia poszli na przechadzkę, jeden tylko został, bo był trochę chory. No i jest mój współbrat mniej więcej w moim wieku, jeden taki staruszek koło 90. No i ten mój współbrat mówi tak, zobacz, trzeba będzie się przyzwyczaić, że teraz już nie będą przychodzić tak nowicjusze jak kiedyś, 20, tylko jeden przyjdzie tak jak teraz, tu siedzimy. I nagle się odzywa ten 90-latek, a za moich czasów ile przychodziło? Jeden, dwóch. I skasowany. I myślisz sobie, w perspektywie całej, patrzysz na statystyki watykańskie, jest wzrost powołań na świecie.
mimo takiego spadku w Europie czy w Ameryce. Ale generalnie jest wzrost, bo są Filipiny, bo jest Wietnam, bo są Indie. Się przebiegunowało. Że możemy, jak za wąsko patrzymy w czasie, się pomylić, albo jak za wąsko patrzymy geograficznie, też możemy się pomylić. Znaczy, nawet możemy mieć rację w tym punkcie, ale to nie jest wszystko, co można powiedzieć. I nie jest to tanie pocieszenie, bo to nie o to chodzi, żeby to tanio pocieszać, tylko że rzeczywiście, że jest tak. To jest, pamiętam takie słowo tutejszego, wtedy był pomocniczym biskupem w Krakowie, kardynał Nycz. Ale właśnie pamiętam, jak na moich święceniach mówił w 2001 roku. Czy ci, którzy byli święceni 100 lat temu, w 1901 roku, wiedzieli, do czego są święceni? Komunizm, jedna wojna światowa, druga wojna światowa. Wiedzieli w 1901 roku? A wy, święceni w 2001, wiecie, do czego jesteście święceni? Nie macie bladego pojęcia. Nie? Jest 2023 rok, czy ja się spodziewałem, że to będę musiał przeżywać? Nasi starsi ojcowie, właśnie tacy koło 90, mówi, ja do takiego zakonu nie wstępowałem. Tyle się zmieniło już. I wy, jak patrzycie, nie wiem, na wspólnoty, na młodzież, ja coraz częściej zasiadam w grony narzekających na młodzież. A młodzież jest, jaka jest. No. I będzie za 100 lat, jaka będzie. No, podobno już odkryli, że w piramidach jest napisane narzekanie na młodzież, prawda? I święty Augustyn w IV wieku w wyznaniach narzeka na młodzież. Znaczy mówi, że się narzeka na młodzież. No tak, coś. Długofalowość. Znaczy mówię też to, nawiązując akurat do Księgi Samuela, jednej i drugiej, i do Księgi Królewskiej, tak jak już zapowiedziałem, bo czasami dopiero w trzech księgach można prześledzić różne rzeczy. Czy że się wszystko nie zaczyna tu i nie kończy tu. Nie? To jest cała historia też Simeim, bo akurat tutaj włożyłem to, dlatego że tutaj właśnie jak ucieka ten Dawid zmuszony z Jeruzalem, to ten szydzi z niego, wyzywa go, obrzuca go kamieniami. Nie? Tam jest piękny taki dialog, prawda? Tutaj jego dowódca Dawida mówi, utnę psu temu łeb. Prawda? Pozwól mi tylko. Nie? No ale to mówi, niech na mnie wyzywa, ponieważ Bóg mu pozwolił, to niech wyzywa. Taki Dawid, nie? I by się wydawał, och, jaki szlachetny. Ale jak czytacie początek pierwszej Księgi Królewskiej, to właśnie tam się znajduje takie zdanie, które Dawid wypowiada do Salomona. I nie daj żyć temu Szimejemu. I przy pierwszej okazji, że to jest ten moment taki, że właśnie tutaj ten z niego szydzi, on jest z pokolenia Saula, to jeszcze, czyli jeszcze w Saulu jest korzeń. Potem tutaj taki dobry Dawid go niby ocala, nie pozwala uciąć mu głowy, a później pozwala mu dalej żyć, jak się sytuacja kończy, bo mu obiecuje, ten go prosi, żeby go nie zabijał. Broń Boże, bo sobie przecież kojarzy, co on robił, jak Dawid musiał uciekać. Więc ten mówi, dobrze, nie zabijecie, ale potem mówi do Salomona, wiesz co, jak on tylko opuści swoje miasto, to masz prawo. I jemu uciekają niewolnicy dwaj, ten go ich chce odzyskać, już jest poza miastem. Salomon tylko wysyła, kogo trzeba. Znaczy, chodzi mi nie o to nawet, co tam się dzieje, tylko o tą właśnie długomyślność. Że zobaczcie, że to się dzieje przez księgi. Że to jest życie. Księgi są tylko spisanymi kawałkami, a to się dzieje przez życie. Nie? I że my jakby jakiś etap zakończymy w swoim życiu, to nie znaczy, że się wszystko kończy. Przechodzimy do kolejnego etapu, ale nie inni niż byliśmy, z tym wszystkim, czym jesteśmy. My czasami tak myślimy, aha,
muszę coś zakończyć, żeby zacząć od nowa. Jakoś to prawda, a jakoś nieprawda, że zabieramy z sobą dalej siebie. Żebyś nie wiem gdzie uciekł, zawsze zabierzesz z sobą siebie. I swoją jakąś historię, jakiś ogon, który masz. Można na to wzruszyć ramionami, ale tak to rzeczywiście jest. I ta księga druga Samuela kończy się takim epilogiem. To już bibliści się z tego epilogu tak bardzo cieszą, bo to jest tak zbudowanie symetrycznie, więc takie konstrukcje egzegetów, oni lubią to. Ja do końca tego nie rozumiem, szczerze powiem, ale oni umieją z tego mądrości wyciągać, nawet czasami fajne, więc nie zamierzam tego jakoś poniżać. Nie? Ale choćby tak mówiąc, bo to są takie konstrukcje biblijne, które warto rzeczywiście umieć przynajmniej odszyfrowywać. A czasami one w odczytywaniu też naszego życia bywają potrzebne. Nie? Na przykład tak jak tutaj oni podają, że ten moment taki 21 rozdział B i 23 B, czyli takie skrajne, że one mówią właśnie i o Saulu, i o Dawidzie właśnie jakoś ukazując im jakieś wady, które doprowadziły ich do porażki. Że zestawiają właśnie Saula z Dawidem właśnie w tym kluczu. Nie? Potem w środku epilogu, potem jeszcze dają właśnie takie... Dobrze, ja to powiedziałem dobrze chyba, przepraszam. Drugą klamrę taką o Filistynach i potem jest taka trzecia klamra, która w środku, ten 22 i początek 23 rozdziału, to są takie wspomnienia Dawida, który patrzył, jak Bóg go wybawiał z niebezpieczeństwa. To, co jest jakoś ważne też w tym, to ciągle też do tego jakoś egzegeci sięgają, no to jest pieśń Anny. Że ta pieśń Anny, co Anna śpiewa to na początku księgi, że tak naprawdę ona wybrzmiewa potem przez całą księgę i jakoś w tym epilogu się domyka jakoś, nie? Że to wszystko, co było w tej pieśni zawarte, że to wybrzmiewa i że to jest prorocza zapowiedź. To w ogóle nie wiem, czy tak pomyśleliście o tym, jeszcze o tym może wspomnę, jak będziemy omawiać Ewangelię Łukaszową. Jak myślicie Magnifikat, czyli ta pieśń, którą śpiewa Maryja, czy to jest uwielbienie? Tak. Ale jeszcze bardziej to jest podkreślane, że to jest proroctwo. Że to jest zaczerpnięte słowo ze Starego Testamentu, ale jednocześnie to jest proroctwo, czyli zapowiedź tego, co jeszcze się ma wypełnić, konkretnie mówiąc w Jezusie. Nie? I znów jakby to gdzieś koresponduje z tym, co wcześniej starałem się powiedzieć, o tym, że starajcie się o większe dary. Że również w uwielbieniu jest taka przestrzeń, która jest prorocza. Myślę, że macie takie doświadczenie też. Nie? Ale choćby to, co ja tutaj wychodzę po modlitwie, czy rano, czy teraz po południu, że przychodziły mi słowa, które mam tu głosić podczas uwielbienia. Nie? Treści, które mam powiedzieć podczas uwielbienia. Nie? Ale jednocześnie wiemy, że jeżeli ci, którzy się zajmują uwielbieniem, jakby otworzeni są na te dary prorocze, to oni w uwielbieniu prorokują. To nie musi potem wyjść nauczyciel, żeby nauczał. On już w uwielbieniu mówi, ogłasza wielkie dzieła Boże. Nie? Czyli odsłania prawdy. To nie jest zapowiedź przyszłości, bo też nam się może tak to kojarzyć, że prorok to jest ten, co zapowiada przyszłość. Może też tak być. Ale ta przyszłość zawsze ma korzeń tu. Nie? Czyli, że wyrasta jakby z prawdy o tym, co jest tu i teraz. I ta prawda się wypełnia, dopełnia, wzrasta, nie? Dojrzewa, owocuje. Znaczy, to, co mówiliśmy wcześniej, że jest to jakaś ciągłość. Bardzo chciałbym was tym zarazić, takim myśleniem.
żebyście nie kawałkowali rzeczywistości, żebyście starali się szukać jedności. To jest w ogóle taki zamysł szerszy, że jak myślimy w ogóle o budowaniu jedności, to ta jedność ma wiele wymiarów, znaczy, czy wiele jakby aspektów jednocześnie. To nie jest tylko, że się pogodzimy i będziemy w jedności, ale że to jest jakaś kontynuacja, że to jest jakieś rozszerzenie, nawet paradoks. To bardzo mi się spodobało. Podsłuchałem kardynała naszego Grzegorza, prawda, że on lubi to podkreślać, że paradoks to jest coś pogłębionego albo podniesionego na inny poziom wyższego rozumienia. Że to jest to, co jest, ale to jeszcze oznacza coś głębiej, wyżej, pełniej. Szukam obrazka i przychodzi mi taki do głowy. Jakby wam to jakoś prościej wytłumaczyć, nie wiem. Bo tak patrzę po tych oczach, tak... Ja w sobie patrzę na swoje oczy, też mam takie. Czy ja rozumiem to, co ja mówię w ogóle? To jest taka anegdota, bo to teraz jest taki czas, prawda, poobiedni, że troszkę się tak... zwalnia. Więc jest taka anegdota żydowska, że jest szkoła, właśnie czytają młodzi Żydzi Torę, no i tam jeden nagle krzyczy na cały głos: ale ja nic z tego nie rozumiem! No to tam koledzy go uciszają, że nie, krzycz tutaj, ale ja nic z tego nie rozumiem! No tak krzyczał, że się rabin zainteresował, co tutaj, no to podszedł, mówi: no ale co ty tak krzyczysz? No bo ja nic z tego nie rozumiem! A on mówi: no to ty nie krzycz. Jak ty nie rozumiesz, to ty podnieś rękę, to ja przyjdę, to ja ci wytłumaczę. A ten mały mówi: wytłumaczyć to ja potrafię, ale ja nic z tego nie rozumiem. Nie? Że my możemy tłumaczyć nawet różne rzeczy, a czy ty sam to rozumiesz, nie? Że może być coś takiego, że ty tu tłumaczysz tak jak ja wam, a tak naprawdę takie oczy się tam otwierają. I rzeczywiście tyle się nauczyłem z tym moim doświadczeniem kaznodziejskim, prawda? Że pytaj Boga w trakcie, jak mówisz. Że tak patrzysz na te oczy, że takie niezrozumienne trochę jest. To najpierw się spytaj, a ty sam to rozumiesz w ogóle? Prawda? I wtedy, jak chcesz wytłumaczyć, to może spytaj Boga, prawda? Niech ci coś podpowie, nie? No to tyle wiem. No więc jak spytałem... To mam taki obrazek. Mnie osobiście to trochę pomogło. Bo bardzo trudno to połączyć. To jest tak, jak z tym, jak ziarno pada w ziemię. Nawet byłem ostatnio u spowiedzi i dostałem, znaczy tak wyznałem spowiednikowi. Mówię: chciałbym zacząć nowe życie. I nagle słyszę tak: a jesteś gotowy na śmierć? I wiem, oczywiście, ziarno wpadłszy w ziemię, jeżeli nie obumrze, zostaje tylko samo. Nie ma nowego życia, jeżeli ziarno nie obumiera. Na tyle już mądrości mam, więc jak on mnie spytał, a jesteś gotowy na śmierć, powiedziałem tak. Znaczy nie jestem oczywiście, ale to wiem. Ale wtedy mnie zastrzelił drugie. Mówi tak: a jesteś gotowy na cierpliwość? Bo ziarno nie rośnie od razu. Ziarno od razu nie staje się owocem. To jeden ze świętych tak mówił, chyba Bernard z Clairvaux, że jeżeli prosto z głowy wyrastają palce, to jest potwór. To, że ty masz myśl, jesteś gotowy obumrzeć. Obumrzeć jest czasami łatwo. Mówisz, no umrę i spokój, nie? Ale czy jesteś cierpliwie czekać, żeby to urosło? I tu trudniej. Ja poczułem to w sobie, jak ten spowiednik mi tak powiedział: a masz cierpliwość? Jeszcze bym umarł, ale cierpliwość... A żeby było nowe życie,
potrzeba obumrzeć, ale potrzeba też cierpliwości we wzrastaniu. To można sobie nawet tak wyobrazić. Wpada to ziarno w ziemię. Ty go nie widzisz. Ty nie wiesz, co się dzieje. Jak zaczniesz rozgrzebywać ziemię, no to ono nie urośnie. Musisz się zdecydować na cierpliwość i pozwolić, żeby ono rosło w swoim tempie. I nawet jak wychodzi ten pęd zielony, to jeszcze nie wiesz, co z tego będzie. Znów musisz mieć cierpliwość, aż to tak się rozwinie, że wiesz, co to jest za roślina. Co to ci urosło? A potem, jeszcze żeby zakwitło, żeby zaowocowało, kolejny czas na cierpliwość. Nie? Że tak naprawdę o tym to jest. Zobaczcie, ile różnych etapów, taka jest podpowiedź jakaś, którą słyszę w sercu, ile jest różnych etapów, które trzeba pokonać, żeby z jednej sytuacji, kiedy decydujesz się, żeby obumarła, urosła nowa, taka, która wydaje owoc. I to, co na początku powiedziałem o słuchaniu, usłyszeniu, byciu posłusznym, oczywiście temu służy, ale ten moment taki cierpliwości w tym, właśnie tej długomyślności, też tej wieloaspektowości tych rzeczy, że ja potrzebuję trochę się nauczyć, że ja potrzebuję trochę więcej poczuć, że ja potrzebuję takie czy inne jeszcze rzeczy zrobić, pewne rzeczy ograniczyć, na pewne rzeczy się zdecydować. No to jest mnóstwo rzeczy. Cała taka ludzka opowieść o naszym życiu, nie? Że wiemy, o ile rzeczy trzeba zadbać, żeby się dobrze, całościowo rozwijać. Nie? I o ciało, i o umysł, i o emocje. I o, no, tak naprawdę wszystko czegoś potrzebuje, żeby to... A do końca nie wiesz, do czego to zmierza. Jaki ma być ten owoc ostateczny. Nie? Też przy całym tym, tej świadomości, której zacząłem ten wykład na początku, czyli, że nie mam wszystkiego. Czy ja jak jestem takim puzzlem, czy ja będę pasował, czy ja będę pasowała do reszty? Nie wiem, bo to dopiero rośnie. Nie wiem jeszcze, jak to się rozwinie, w jakie wgłębienia i w jakie wypustki, żeby to tak... I że teraz trafione, ułożyło się. Nie? A ja też nie jestem jednym puzzlem, tylko wieloma różnymi tak naprawdę, żeby jeszcze wam pokomplikować. Nie wiem, czy to wam rozjaśniło, czy to wam zaciemniło. Ale no, to tak naprawdę na tym polega. Uczy nas tego Słowo Boże, że to nie jest budowa cepa, że to się nie składa z dwóch kawałków, które zawsze do siebie pasują. Nie, że to jest bardziej złożony proces, który ma nastąpić i w którym jest na każdym etapie Pan Bóg. Na każdym etapie potrzebujemy Go. Na każdym etapie On ma swoją rolę do wypełnienia. Ale my też mamy swoje zadania. To mówiąc najprościej, ja pytam, jaka jest Twoja wola? A jednocześnie, co ja mam zrobić? Też Go pytam. Pytam Go, co Ty chcesz zrobić w moim życiu? Ale też muszę dopytać, a ja co w tym mam zrobić, żeby... zgrać się z Tobą. I że tak naprawdę, jak patrzymy na te dzieje, właśnie każdego tak naprawdę z tej Księgi Samuela, jak już przy niej jesteśmy, to widzimy, że to się dzieje. I Anna, tak jak wspomnieliśmy, ma swoją opowieść, i Samuel ma swoją opowieść, i Saul ma swoją opowieść, i Jonatan ma swoją opowieść, i Dawid ma swoją opowieść, i wszyscy, którzy są w tej księdze, też mają swoją opowieść, swoją rolę, swój jakiś kawałek, który dokładają. Że możemy potem dojść do tej pierwszej Księgi Królewskiej.
Tu też się dzieje, że jeszcze to tylko dopowiem. Mamy niecałe 10 minut, to jeszcze to tylko domknę, żeby te księgi właśnie jakoś ze sobą skleić. I widzimy Dawida, który jest stary, już leży, już ma jakąś dziewczynę taką młodą, która leży w jego nogach, prawda, która go ogrzewa, bo już tak słabnie. Nie? Już tak wszystko się dopełnia, już tak wszystko się dopina. Już by się wydawało, że już tylko tak umrzeć dobrze i... Nie? Dlaczego to jest też ważne dla naszego życia? Ośmielę się jeszcze to poruszyć. Nie wiem, na ile macie takie doświadczenie bycia przy umierających. Nie? Czy naszych rodzicach, czy dziadkach. Że to różnie bywa. Że to wcale nie jest tak, o, tak się położę i tak spokojnie zasnę. Że tam się bardzo dużo rzeczy dzieje. Różnych. Tak naprawdę wydobywa się wszystko, co było w moim całym życiu. Jakieś rozpamiętywania, czy ja kogoś nie zawiodłem, nie skrzywdziłam, czy wszystko zrobiłem, z kim się pojednałem, z kim się nie pojednałem. Jakby, że te wszystkie takie rzeczy z całego życia, resentyment taki wychodzi. Jest też taki moment radości czasami bywa. A, że pamiętam, że jak miałem 6 lat, to byłem statusiem na grzybach. Prawda? I to jest takie miłe doświadczenie z dzieciństwa, że miałam taką sukienkę wtedy. Nie? Że właśnie, nie wiem, byłem takim chłopcem, co miał spodnie na kant, albo takie buty, które lubiłem, albo coś tam. Pamiętamy coraz więcej detali i to takich właśnie dalekich, ale jednocześnie coś mnie tam obciąża, że kogoś skrzywdziłem, ale jednocześnie jest tak, że ja to wypieram. Nie? Że to też są takie trudne rzeczy. Nie? Taka była historia przecież niedawna, przykład z tymi wszystkimi TV, nie? Że tak nawiążę konkretnie, nie? Że iluś było takich donosicieli, prawda, którzy tam współpracowali, donosili jedni na drugich, wiesz, i umiera taki człowiek i go pytasz wprost, nie? Czy rzeczywiście to robił? I część jest zamrożonego. Ty masz to w papierach, że robił, ale... Albo jest z drugiej strony obciążenie, oskarżenie. Bardzo różne rzeczy. Nie? Że my jak jesteśmy tak młodzi trochę bardziej, jak tak patrzę, większość, prawda? To nie jest temat. Ale potem tak to wraca na starość i dociska. I to nie tylko ci starsi, umierający ludzie to przeżywają, ale też ich rodziny. Potem są całe te akcje z majątkiem. Jak to podzielić, komu co, kto jest o kogo zazdrosny, kto kogo bardziej lubi. To też jest po prostu tak karkołomne czasami. Jak to wszystko tak podomykać? I tak masz poczucie, że ci się to wymyka, takiemu starszemu człowiekowi, że tak wszystkim nie zadośćuczynisz. Wszystkiego nie domkniesz, wszystkiego nie załatwisz. I nagle się okazuje, że czyściec to jest całkiem dobra nowina. Chociaż jak mówił jeden z naszych braci, czyściec to nie będą przelewki. Nie, że to my nie, wielu rzeczy w ogóle nie jesteśmy świadomi, na przykład kogo skrzywdziliśmy. Jakby tak Pan Bóg nam wszystko odsłonił, kogo, w jaki sposób skrzywdziliśmy. I to jeszcze w takim sensie, wiecie, że jeden, ty skrzywdziłeś nie tamtego człowieka, tylko ty tego, ale on tego, a ten tamtego. Że to jest właśnie to, co jest też taką historią, że to, że Kain zabił Abla, to tak naprawdę zabił wszystkie jego dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. W nim zabił wszystko to, co z Abla mogło dalej być.
jak sobie wszystko to uświadomisz, na przykład, że to, że tu coś zamknąłeś, czy zamknęłaś w sensie jakieś drzwi komuś, nie dałaś się rozwinąć, coś tam, to są straty na cały świat. Nie? Że na szczęście Pan Bóg jakoś to umie tak, nie? Ale że nie wiem, ktoś ci powiedział, ty głąbie, ty w ogóle się nie myśl, że coś z ciebie będzie, nie? To są takie czasami dobre jakby, czy... Nie? A co z ciebie wyrośnie? Takie niby ten... A ty sobie w życiu nie poradzisz. Tak niby z troską, a tak ci się przylepi potem, nie wiem... Zdobywasz szczyty, jesteś szefem firmy, a ciągle masz poczucie, że sobie nie radzisz. Znaczy to wszystko gdzieś jest takie obciążające. Nie? Znaczy to jest bardzo, mówię o tym dlatego, że to jest bardzo ważny moment, który często pomijamy jakoś, nie zastanawiamy się. Dopiero jak rzeczywiście masz okazję pracować, nie wiem, w DPS-ie, w jakimś domu opieki, w jakimś hospicjum, to dopiero widzisz, jak to są mocne sprawy. Nie? I mówię to w kontekście umierającego Dawida. Nie? Bo tam się dzieją jakieś rzeczy, nie? Że tu już przyszła ta Betrzeba i kombinuje swoje. No bo... No Adoniasz jest starszy i to on tutaj już się szykuje, że będzie następcą króla Dawida. A przecież Dawid obiecał, że jednak Salomon. No ale jak Salomon jest mały. A po stronie Adoniasza jest Joab, szef wojska. Jak to jest polityka. Jak to wykombinować, żeby było po mojemu? Niby też po Bożemu. No to Bóg zapowiedział, że Salomon, no ale no, Bóg to Bóg, a polityka trzeba działać. Rozumiesz? Nie? Jakby, no i już ta Betrzeba tutaj, no ta, ja kocham. A tu już sobie kapłana Sadoka, tak? No tutaj jakby, no tutaj ty porozmawiaj, ja porozmawiam. Znaczy, no to jest tak. Takie ludzkie. A jednocześnie Biblia. I rzeczywiście, patrzę, minutka, Dawid mówi jasno. Adoniasz jest do zabicia, Joab jest do zabicia i Szimej jest do zabicia. I staruszek Dawid, tych trzech do zabicia. Testament dla Salomona. Taki chłopiec. Już obciążony. Znaczy, tak się to kończy, tak się to domyka. Znaczy, moglibyśmy skończyć na tej pieśni, na tym epilogu Dawidowym. Fajnie. No, ale końcówka jest niestety w pierwszej księdze królewskiej. No i jest jak jest. Także pięknie wybrzmiewają słowa Dawida, ale potem masz wątpliwość, czy one nie są czasami puste przez to, co on jeszcze ma w sercu. Nie mnie sądzić, może nie tobie, ale warto to czytać. Jak zobaczymy, jak to u nas będzie. Jak to z nami będzie. Czasami komuś rozum odejmie na stare lata i może to dobrze. Czasami jest to wesołe. Zero. Skończył się czas. To pozwólcie, anegdotka. Był taki ojciec u nas, taki... Asceza, milczenie, nie można jeść post. Ale pod koniec życia mu troszkę odebrało tak. I zakochał się w pielęgniarce, która się nim zajmowała.
krzyczał: kocham cię, Sylwia! Na cały klasztor. I nie mogę sobie darować, że nie zrobiłem zdjęć, jak umarł. Leżał tak już w habicie, w kapie, z różańcem, a nad jego łóżkiem była taka karteczka malutka z napisem: kocham Sylwię. Wierzę, że Pan Bóg go przyjął do swojego królestwa. To tyle, dziękuję.